z nami jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto jest kandydatem PiS na premiera? W tej chwili premierem jest Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki sam skromnie mówi, że oczywiście najlepszym premierem byłby nasz prezes. Wiem, co Jarosław mówi Kaczyński. I wiem, że jest premierem, ale pytam o to, kto jest kandydatem na premiera po wyborach. W tej chwili tak naprawdę spodziewamy się, że będzie to pan Mateusz Morawiecki. Spodziewamy się? To nie jest jasne, oczywista oczywistość? My raczej mamy taką propozycję dla Polaków. Mamy dla was czytelny program. Wiecie, co robiliśmy w ciągu 4 lat. Wiecie, że dotrzymaliśmy słowa i to będzie realizowane. Konkurencja mówi, zresztą w ostatniej chwili zmieniając, o tym, kto ewentualnie byłby kandydatem na premiera. My mówimy o tym, co będzie zrobione i wiemy, że to będzie zrobione. Ale czy jako wyborca mógłbym wiedzieć, czy premierem po wyborach, jeśli wygrywa PiS, będzie Mateusz Morawiecki albo będzie Jarosław Kaczyński, który z panów? W tej chwili premierem jest Mateusz Morawiecki, ma bardzo dobre opinie. Myślę, że on będzie. Jakie atuty ma Małgorzata Kidawa-Błońska, którą pan przywołał, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera? Wie pan, ja z nią pracowałem przez 8 lat, jestem posłem 12 lat, wybieranym zawsze z Kalisza i Leszna. Pracowałem 8 lat z panią Kidawą-Błońską w Komisji Kultury. Jest to osoba sympatyczna, kulturalna. Naprawdę tutaj złego słowa, jeśli chodzi o cechy charakteru, nie powiem. A są takie cechy, które sprawiają, że byłaby dobrym premierem? Prawdę mówiąc, to mnie dziwi to, że ta zmiana nastąpiła dopiero teraz. Grzegorz Schetyna... Czyli ona jest świetnym kandydatem na premiera i od początku tak powinno być? Grzegorz Schetyna jest fatalnym liderem. Badania, które cała Warszawa o tym mówi, jedna z izraelskich firm przygotowała dla Platformy, wykluczały go i wykluczały jakąkolwiek możliwość podjęcia walki. A jakie znaczenie ma to, że to była izraelska firma, panie pośle? Nie, no jedna z firm. Powiedział pan izraelskich firm. Tak, no bo to jest izraelska, to wszyscy mówią, ale no jakbym powiedział. Ale jakie to ma znaczenie, przepraszam? Żadne. To po co pan to mówi? No bo nie widzę tutaj problemu. Nie rozumiem, panie rektorze, tego pytania. Rozumie pan. Panie pośle, posłanka 5., 6., 7. kadencji, marszałek Sejmu, rzecznik rządu, któraś z tych funkcji sprawia, że to no jest dobra kandydatka? Rzecznik rządu, muszę bronić tej funkcji jako były rzecznik rządu Jarosława Kaczyńskiego, ale... Czyli pan też byłby dobrym premierem? No, zaraz dojdziemy do tej konkluzji, więc nie, mogę państwu zdradzić, że nie jestem kandydatem na premiera. To już wiemy, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak jest naszym gościem. Tak. To idźmy dalej, panie pośle. Czy działa w Polsce system Pegasus, taki, który pozwala służbom na kontrolę operacyjną, między innymi na zaglądanie do naszych telefonów? Jeśli pan redaktor by pozwolił, jeszcze skończę i na pewno wrócimy nie, do tego. Nie, to jest za ważne pytanie, żebyśmy teraz od niego uciekali. Dobrze, więc nie mam pojęcia. Nie ma pan pojęcia, a chciałby pan mieć pojęcie? Ja mam taką propozycję do posłów Platformy Obywatelskiej, żeby poruszyli tę sprawę na Komisji do Spraw Służb Specjalnych. A pan nie chciałby poruszyć? Ja uważam, że służby w każdym kraju, zwłaszcza kraju natowskim, powinny działać sprawnie i powinny mieć narzędzia do tego, żeby nam zapewnić bezpieczeństwo. A rozumie pan, dlaczego politycy z rządu i szefowie służb nie chcą jasno i wyraźnie powiedzieć, czy kupiliśmy ten właśnie konkretny system Pegasus w Polsce? No rozumiem, dlaczego służby mają mówić o metodach swoich działań, zdradzać, jakie szczegółowo mają narzędzia. Ale jeśli kupiliśmy system, którego działanie wykracza poza obszar przepisów prawa, to powinni to powiedzieć, czy nie? Panie redaktorze, nie bądźmy dziećmi, to chyba każdy wie o tym, że w każdym silnym kraju służby bez problemu wejdą na nasz telefon, bez problemu sprawdzą, co na nim jest. Czyli w Polsce się to dzieje dzisiaj, panie pośle? Jestem przekonany, że wiele służb z wielu krajów to robi. Że zagląda także do mojego telefonu. Oczywiście. I do pana telefonu. Oczywiście. I pan się zgadza na to, żeby nie służby państwa się, mogły w każdej zrobić. Chwili pogrzebać w pana smartfonie, zobaczyć, jakie ma pan SMS-y, zobaczyć, jakie ma pan zdjęcia, filmy zgromadzone w telefonie, jaką pan pocztę wymienia ze znajomymi i przyjaciółmi. Nie podoba, chociaż uczciwie mówiąc, nie mam nic do ukrycia, ale bardzo mi się to nie podoba. Natomiast, no niestety, jeżeli mamy telefon komórkowy, musimy mieć świadomość, że istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają
niestety takie rzeczy, więc... Ale że Centralne Biuro Antykorupcyjne na przykład to robi? Panie redaktorze, myślę, że robi to kilkanaście służb różnych krajów, na przykład z pana telefonem. I tak, polskie służby też to robią z moim telefonem? No tego nie wiem, bo za polskie służby nie chciałbym się wypowiadać. Ja o polskie służby pytam, no bo w Polsce jesteśmy. Nie, tak, ale w Polsce jesteśmy i myślę, że służby działają w wielu innych krajów, też w naszym kraju i wiele innych służb też sprawdza dziennikarza, który jest przedstawicielem jednej z tylko największej stacji radiowej w Polsce. A widzi pan związek między doniesieniami o systemie, który może pozwalać na inwigilowanie na przykład dziennikarzy, ale i innych obywateli, a nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 2016 roku, wtedy kiedy Sejm zdecydował, że uchylamy zakaz używania dowodów zdobytych niezgodnie z prawem, że sądy mają takie dowody niezgodnie z prawem zdobyte brać pod uwagę. Jest związek? Ja tego związku nie widzę. Związek logiczny chociażby? Panie rektorze, po pierwsze ja nie jestem specjalistą służb. Kiedyś poseł Ale dużo pan wie o tym, co służby robią. Panie pośle, wszyscy słyszeli przed chwilą na antenie RMF FM. Jestem byłym wiceministrem spraw zagranicznych. No, jakieś zagrożenia trzeba znać. Natomiast specjalistą od służb nie jestem. Za bardzo, że tak powiem, się naszymi służbami nie interesuje z nadzieją na wzajemność. Panie pośle, ale gdyby pan był dzisiaj w opozycji, gdyby pan posłem opozycji i słyszałby, że taki sprzęt na przykład jest używany w Polsce, sprzęt, który pozwala grzebać nam w telefonach. Ale jest używany już od wielu lat. To co by pan wtedy powiedział? Ale panie rektorze... Mówiłby pan, świetnie, to bardzo dobrze, że służby państwa, nie wiem, rządu Platformy, tak, rządu SLD, rządu PSL to robią? No więc przejdźmy do konkretów. No, widać rzeczywiście różnice w podejściu do przestępców. Pamiętajmy, że za naszych poprzedników szalała mafia VAT-owska, szalała mafia paliwowa. Dzisiaj o tym mówił pan Joachim Brudziński. I Pegasus pozwolił z mafią VAT-owską wygrać? Nie. Sprawne działanie służb pozwoliło i silne państwo pozwoliło, żeby zlikwidować mafię VAT-owską. Służb posługujących się takim systemem jak Pegasus? Ograniczyć. Oczywiście tego typu narzędziami. Wszelkimi narzędziami. No bo jak pan myśli, że mafię w jaki sposób się ściga? No właśnie tak. I w jaki sposób się zdobywa dowody? No właśnie sprawnymi działaniami operacyjnymi. Nie wiem, czy akurat używając to narzędzie, bo skąd pan wiedzieć jako parlamentarzysta? To zapytam o coś, co pan wie. Być może, bo był pan wiceministrem spraw zagranicznych, jak pan zauważył. Dlaczego do tej pory rząd nie wystąpił formalnie o reparacje wojenne od Niemiec? Jest przygotowywany raport. Pan poseł Arkadiusz Mularczyk ten raport przygotowuje. Jak będziemy gotowi, jak będzie wszystko domknięte, choćby opis skali zniszczeń, czyli konieczne do wystawienia rachunku. Cztery lata nie wystarczyły, żeby wystawić ten rachunek? Tak, skala zniszczeń jest tak duża, że cztery lata nie wystarczyły. Niecałe cztery lata, bo prace zostały rozpoczęte troszkę później. Czy kiedy był pan wiceszefem MSZ-u, resort pracował nad takim wnioskiem przygotowującym wystąpienie o reparacje do rządu w Berlinie? W tej chwili pracuje nad tym pan poseł Mularczyk i jego parlamentarny zagraniczny, wspierał go. Oczywiście spotykaliśmy się z panem posłem, chociaż ja odpowiadałem za Polonię i dyplomację publiczną, natomiast rzeczywiście koledzy, choćby odpowiedzialni za stosunki bilateralne polsko-niemieckie, spotykali się z posłem Mularczykiem i byli dla niego wsparciem. To kończąc ten wątek i tę część rozmowy, jeśli PiS wygra wybory, to w następnej kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości złoży formalny wniosek, tak, domagając się reparacji od rządu w Berlinie? Jednoznacznie, tak. Będzie taki wniosek. Będzie taki Jak długo wniosek. Na niego poczekamy? To już proszę uprzejmie pytać pana posła Arkadiusza Mularczyka. Tak, on o tym zdecyduje? On przygotowuje. No, kiedy będzie gotowy, to myślę, że on nam odpowie na to. Jan Dziedziczak, Marcin Zaborski. Kolejne pytania i kolejne odpowiedzi już teraz na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak nieustająco tak jest, z nami. Pozdrawiamy internautów. Panie pośle, czy zastępca Zbigniewa Ziobry może obiektywnie, pana zdaniem, może rzetelnie wyjaśnić, co się działo w resorcie kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę? Ale ma pan na myśli którego zastępcę? Tego, który jest jego zastępcą w prokuraturze generalnej. Zastępca prokuratora generalnego ma wyjaśniać, co się działo w resorcie sprawiedliwości w sprawie hejtu i farmy troli, bo minister mówi, że on się wyłącza jako prokurator generalny. No ale to, panie redaktorze, no, idąc tym tropem, to kto miałby sprawdzać na przykład działanie prokuratury? Kto miałby sprawdzać działanie
działanie innych prokuratorów. Niezależny prokurator? Zespół niezależnych prokuratorów? No, ale tak samo, no tu dochodzimy tak naprawdę do naszego pomysłu oczyszczania się sędziów. Panie pośle, czy pan jako wiceminister spraw zagranicznych mógłby w pełni obiektywnie i rzetelnie sprawdzić działanie swojego szefa, ministra spraw zagranicznych, no, czując jednak zależność pomiędzy szefem a wiceszefem? Po pierwsze, tutaj jednak patrzy na ręce opinia publiczna. Po drugie, to nie jest tak, że prokurator jest na każde zawołanie ministra sprawiedliwości. I cóż to zmienia, że patrzy opinia publiczna na ręce, panie pośle? Przecież ja nie wiem, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości. To prokurator ma świadomość, że nie może sobie pozwolić na żadne niejasne decyzje. No to jest chyba oczywiste. Czy pan jest spokojny o to, że zastępca Zbigniewa Ziobry wszystko wyjaśni, prześwietli? Nie, pan to nazywa zastępca Zbigniewa Ziobry, ale pan minister Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i zastępca w pana ustach, no, to ma sugerować, że jest zależny od ministra sprawiedliwości. No, zastępca prokuratora generalnego nie jest zależny od prokuratora generalnego? Każdy prokurator działa niezależnie znaczy musi wykonywać obowiązki rzetelnie, niezależnie od swoich przełożonych. Nie ma żadnego związku między prokuratorem generalnym a zastępcą prokuratora generalnego? Żadnej relacji służbowej? W tej sprawie no nie będzie. Ale jak to możliwe, że akurat w tej sprawie nie będzie? No, dlatego, że prokurator wyjaśniający tę sprawę będzie działał obiektywnie i niezależnie. Panie pośle, jest dlaczego w takim razie w wielu sprawach przenosi się sprawę z prokuratorem w Kaliszu do prokuratury w Białymstoku, żeby zapewnić jak najbardziej czystą sytuację, żeby nie było podejrzeń o to, że ktoś tutaj działa pod presją, bo wie, że przełożeni patrzą na przykład. I tutaj jest rzeczywiście sytuacja, gdzie mamy wszystko wyłożone czarno na białym. I państwo tak? jako wszystko opinia mamy publiczna, wyłożone czarno na białym? Jestem przekonany o tym, że państwo jako opinia publiczna będziie śledzić każdy krok prokuratora, który będzie wyjaśniał tą sprawę. No i bardzo dobrze w państwie demokratycznym, po to jest czwarta władza, żeby patrzeć na ręce i władzy wykonawczej i sądowniczej. Gazeta Wyborcza ujawniła, że Jarosław Kaczyński korespondował z panią Emilią, tą hejterką. Nie tylko do niej pisał, ale też interweniował w jej sprawie, w sprawie życia prywatnego i sprawy dziecka, sądowej, tak. Której ta sprawa dotyczyła. Czy Jarosław Kaczyński ujawni całą swoją korespondencję z panią Emilią Szmyt? Panie redaktorze, no muszę powiedzieć, że miałem taki zaszczyt, że pracowałem bardzo blisko pana posła Jarosława Kaczyńskiego, byłem jego asystentem prasowym w roku 2006 i widziałem, jak to biuro poselskie pracuje. Tam wpływa prawie 30 tysięcy listów w ciągu roku. 30 tysięcy listów, czyli Jarosław Kaczyński 100 czyta listów, te wszystkie listy? I współpracownicy przygotowują różne interwencje. To znaczy, jeśli jest na przykład list w sprawie przemocy domowej, czy w sprawie jakiejś, prawda, niebezpieczeństwa dziecka, to na przykład interwencja jest kierowana z dokładnym opisem sprawy i z dokładnym takim listem przewodnim powołującym się na artykuł 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła, że interweniuję i proszę, żeby tutaj w tym wypadku Rzecznik Praw Dziecka interweniował. Czyli Jarosław Kaczyński nie czytał w ogóle tej korespondencji? Myślę, że czyta akurat, bo 100 listów dziennie to jest do przerobienia, natomiast... On mówi, jak należy odpisać, jak należy zareagować? Znaczy, są pewne schematy, tak? No, jeżeli jest sprawa przemoc domowa, piszemy do Rzecznika Praw Dziecka, na przykład, czy tam jakieś złe rzeczy się z dzieckiem dzieją, tak? Jest też zasada, o czym mówił dzisiaj nasz rzecznik, zresztą też wiceszef biura poselskiego, pana prezesa, pan Fogiel, że sprawy dzieci są w pierwszej kolejności. Znaczy, tą kolejkę spowodowaną tymi dziesiątkami tysięcy listów są na górną kubkę, że tak powiem. To jest kuchnia. Konkretne pytanie, panie pośle. Pamięta pan jeszcze to pytanie? Ono brzmi jak? Czy ujawni korespondencję? Tak. Tej konkretnej sprawy, z tą konkretną panią, wymiana listów. Myślę, że trudno mi powiedzieć, ale... powinien ujawnić? Panie rektorze, jeżeli tam były opisane jakieś osobiste rzeczy związane z dzieckiem, jego dobrem... Wie pan, że to wszystko można zaciemnić. Powiedział pan przed chwilą, że ta sprawa jest absolutnie jasna. Wszystko jest tu wyłożone czarno na białym. To jest konkretne pytanie. No tak, ale Jarosław Kaczyński ujawni te korespondencje? Jeśli jakaś kobieta pisała w jakiejś intymnej sprawie związanej, no nie wiem, z jakimś przemocą wobec swojego dziecka, no to naprawdę panie pośle, dziecko... Panie pośle, kontekst. To nie jest jakaś kobieta, tylko kobieta pojawiająca się w konkretnej sprawie. Ale nie pisze w swojej sprawie, tylko w sprawie Joli, dziecka. W Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak, ale pisze w sprawie swojego dziecka
I no i co by pan tutaj, jeżeli tam jest jakiś intymny opis jakiejś dramatycznej sytuacji życiowej, to co mamy wyczernić prawie cały list, to zaraz Gazeta Wyborcza powie, że jednak tam między akapitem o przemocy, a czymś było na przykład jakaś oferta. No, niestety czasem tak to wygląda. Jeszcze gdyby chodziło o tą kobietę, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli chodzi tam o dziecko, a nazwisko, imię, nazwisko kobiety już krąży prawda, w przestrzeni publicznej. I to niestety jest tak, że dorośli nieodpowiedzialnie się rozwodzą i wszelkie brudy wyrzucają publicznie. No, dlaczego ma na tym cierpieć dziecko? Więc to o dorosłych pytając, panie pośle, dziś słyszymy, że wiceminister Piebiak... Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy ujawni, bo być może są tam intymne rzeczy. Dziś słyszymy, że były już wiceminister Piebiak, który stracił tę pracę w Resorcie Sprawiedliwości przy okazji afery trollowej. Może wrócić do orzekania. Pana zdaniem powinien orzekać, rozstrzygać sądowe spory, jeśli ciąży na nim zarzut udziału w akcji oczerniania sędziów? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja jestem gorącym zwolennikiem eliminowania sędziów. Tego sędziego, który ukradł 50 zł, tego sędziego, który na telefon, prowokacja dziennikarska, pamiętamy wszyscy, dziennikarze podawali się za współpracowników Donalda Tuska, dzwonili do sędziego i ten na baczność prawie, że wydawał wyrok. To ma pan konkretny wyobraźcie przykład. Sobie państwo. Sędzia Piebie. Jest pan zwolennikiem eliminowania sędziów ja za jestem zwolennikiem. Spodni, to co zrobić z tak. sędzią Piebiakiem? I ciekawe, że ten od kradzieży spodni pracuje, ten od ustawiania się z kancelarią premiera Tuska pracuje, orzeka, wydaje wyroki. Ten, który również dał się nabrać na prowokację dziennikarską i wspólnie z rzekomo redaktorem Tomaszem Lisem mieli opracowywać strategię ataku na Prawo i Sprawiedliwość, na rząd, nadal wydaje wyroki. Jest... Oni wszyscy, pana zdaniem, wydają powinni wyroki. Wydawać wyroki. Oczywiście. A sędzia Piebiak? Również, jeżeli ich byśmy wyeliminowali, byłbym pierwszą osobą, która by chciała eliminacji. A ja widzi pan chciał... różnicę między kradzieżą spodni a organizacją akcji hejterskiej? W instytucji państwowej? Nie organizacją akcji hejterskiej, tylko niestosownymi rozmowami z jedną panią, która przeżywała dramat osobisty, rozwodząc się, wykorzystywała później te rozmowy. Tego, tak. tego jeszcze pan nie może powiedzieć. Nie wie pan, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Czy tam była armia troli? Bo na razie słyszymy o pani Emi i i sprawdzamy sędziego Piebiaka. Czy kogoś jeszcze znamy w tej sprawie? Nic więcej pan o tym nie wie, nic więcej się nie wydarzyło. Wracam do pana pytania. Jestem zwolennikiem, żeby i sędziego Milewskiego, i sędziego, który umawiał się z Donaldem Tuskiem, proszę, z rzekomym Tomaszem Lisem, i sędziego, który kradł 50 zł, i sędziego Piebiaka tutaj odsuwać. Ale konsekwentnie. A czy pan sędzia Piebiak mógłby być dzisiaj bohaterem kampanii billboardowej, takiej, jaką widzieliśmy jakiś czas temu, kiedy na tych billboardach właśnie pojawiali się sędziowie, o których pan mówił. Ktoś ukradł spodnie, ktoś awanturował się w klubie, ktoś był pijany i prowadził samochód. I o nim czytaliśmy na billboardach. Wielka kampania, wielka akcja outdoorowa. Sędzia Piebiak na billboardy? No nie wiem, co na to obrońcy sądów, no bo to już by była nasza ingerencja. No jak to, panie redaktorze, pan rozmawia ze mną, z politykiem i ja mam decydować, jak niezależne sądy mają się wtedy zachowywać. Mówiliście, że ta akcja jest w porządku, panie pośle. No ale to jest dla mnie fascynujące, bo obrońcy sądów mówią o tym, że politycy nie powinni ingerować w te rzeczy, po czym tylko w przypadku sędziego Piebiaka chcą zastosować wyjątek. Tymczasem ci sędziowie, którzy kradli, którzy pijani awanturowali się, nadal orzekają. No, coś tutaj nie gra w tej obronie sądów, prawda? Jeszcze raz, gdyby były takie standardy, że rzeczywiście my, a więc politycy reprezentujący naród, mamy wpływ na system sprawiedliwości, na wymiar sprawiedliwości, to po prostu wszystkich tych sędziów, uwaga, wszystkich bez wyjątku, byśmy wyeliminowali. Panie pośle, dlaczego nie będzie w Polsce podatku od usług cyfrowych, tylko który mieli płacić internetowi giganci? Nie wiem. Nie ma pan pojęcia? Nie wiem. Nie interesuje pana odpowiedź na to pytanie? Prawdę mówiąc, nigdy nie pracowałem w Komisji Finansów, więc... Ale był pan wiceministrem spraw zagranicznych i jak sądzę, jest to obszar, który może pana interesować, tak? Bo o tym, że tego podatku nie będzie w Polsce, usłyszeliśmy w Warszawie od wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Mówił, że jest wdzięczny, mówił, że dziękuję. No i chyba nic dziwnego, bo ten podatek miał uderzyć przede wszystkim w gigantów ze Stanów Zjednoczonych. Czy my jesteśmy ugrupowaniem, które obniża podatki dla wszystkich? Przypomnę, że najmłodsze osoby w naszym kraju w ogóle nie płacą podatków. Obniżyliśmy też stawkę z 18% do 17%. A wracając do podatku cyfrowego. Tak.
i podatku cyfrowego nie będzie. Jeszcze przed chwilą Ministerstwo Finansów, panie pośle, pracowało nad przepisami w tej sprawie. To był lipiec, kiedy komunikat Ministerstwa Finansów się pojawił ostatni na ten temat. A kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłaszało tak zwaną piątkę Kaczyńskiego, czyli kolejne propozycje waszego ugrupowania, wprost podawaliście na materiałach, które są do dziś dostępne, że około miliarda złotych rocznie zbierzemy dzięki temu podatkowi i że chodzi wam o sprawiedliwe opodatkowanie zysków tych gigantów internetowych. Już nie chodzi o sprawiedliwość w tym przypadku? Trwają analizy na ten temat. Sytuacja budżetu jest bardzo dobra. Mamy pierwszy budżet bez deficytu. Chyba już nie trwają, panie pośle, bo chociażby pan minister Dworczyk, no, osoba, która chyba jednak wie, co się dzieje oczywiście w rządzie, mówi, że w ogóle żadnych prac nie ma. Ale trwają prace nad budżetem, to mam na myśli. Proszę zwrócić uwagę, że zaoszczędziliśmy... Czy to będzie ten podatek jednak? Nie, nie będzie. Tylko no to, na, to o czym rozmawiamy? Tylko na uszczelnieniu mafii paliwowej zaoszczędziliśmy w ciągu 8 lat 68 miliardów. Tylko na tym, że nie ma już tego złodziejstwa jak zarządów PO-PSL. Ciągle ucieka od podatku cyfrowego, a ja o niego będę pytał. No. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że ten podatek jest naprawdę potrzebny, bo, cytuję, dość z rajami podatkowymi, wprowadźmy opodatkowanie również gigantów cyfrowych. To są jego słowa. I co się stało? Najwyraźniej przeprowadzono analizę zysków i strat dla państwa polskiego i uznano, że państwu polskiemu bardziej się opłaca, żeby tego podatku nie było. A dlaczego nam się nie opłaca, żeby inne, on był? Panie rektorze, inne zyski mamy z tego. Jakie? Polityczne. To znaczy? To znaczy bilateralne na przykład z innym państwem. To znaczy jakim państwem? No jakim państwem? No to chyba jest oczywiste. Dla pana jest, dla mnie nie. Na który współpracy nam zależy. Czyli to jest ewidentny ukłon w stronę Amerykanów? No myślę, że tak. Napisali szczegółów te nie znam. Jestem, nie, na pewno nie napisali. My jesteśmy suwerennym państwem. Ale tak. Ale nas przekonali, sobie, żeby ich nie było. Tak sobie jakby to analizuję. Podkreślam, jestem już mocno ponad, prawie dwa lata poza MSZ-em, ale tak sobie to interpretuję, że myślę, że tak mogło być i to by było rozsądne. Jeżeli ktoś w naszym pięknym kraju sprzedaje swoje produkty, usługi, to niech płaci od tego podatki, a nie rozlicza się minimalną, czasem mikroskopijną stawką, tak jak ten słynny przypadek jednej z największych firm na świecie, która rozliczała się w Irlandii. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki, ale zapowiadając, że on jeździ do Brukseli i jest właśnie tym premierem, który mówi, że ten podatek jest absolutnie potrzebny. Chcemy to zrobić razem z innymi krajami członkowskimi, ale jeśli nie będzie zgody, to będziemy musieli zrobić to sami. No dobrze, ale jeszcze raz, na chłodno. Na rozgonieniu mafii paliwowej zaoszczędziliśmy 68 miliardów złotych, które traciliśmy za rządów PO-PSL. Ale to kiedy pracowaliśmy nad tym podatkiem, to nie wiedzieliśmy o tym wszystkim? Nie, ale jeszcze raz. Jeśli chodzi o mafię VAT-owską, 200 miliardów, tak? Cały program 500+, ten pierwszy na drugie dziecko został z tego sfinansowany. My mówimy o 1 miliardzie złotych, które jak sądzę, podkreślam, to jest moja interpretacja, wycofaliśmy się z tego w imię dobrych relacji z innym państwem, bo nam się to opłaca, bo mamy pewne cele, które chcemy osiągnąć, na przykład zapewnienie bezpieczeństwa naszemu krajowi. No, coś za coś. Znów powiedzą panu wyborcy, spotykając pana w pana okręgu tak wyborczym, że jesteśmy kondominium amerykańskim, że idziemy na pasku Amerykanów i że oni tylko tupną, a my już się z podatku wycofujemy. Nie, to się nam opłaca. Mamy najlepszą sytuację w historii i polsko-amerykańską, i historii bezpieczeństwa, bo mamy realnie wojska naszych sojuszników w naszym kraju. Uwaga, potencjalny agresor, który chciałby napaść na Polskę, ma świadomość teraz, właśnie teraz, dzięki naszej polityce, że żeby wejść do Polski, musiałby strzelać do wojsk amerykańskich, które, zapewniam państwa, nie pozwolą sobie na to, żeby bezkarnie ktoś do nich strzelał i odpowiedzą bardzo mocno. Co to oznacza? To oznacza, że potencjalny agresor nie zdecyduje się na atak na Polskę, bo będzie mu się to nie opłacać. Będą wyższe straty niż potencjalne zyski dla tego agresora. Wszystko rozumiem, tylko zastanawiam się nad tym, czy już nie powinniśmy oglądać się na kraje członkowskie Unii Europejskiej, z którymi wcześniej rozmawialiśmy o wprowadzeniu tego podatku? Za bezpieczeństwo trzeba płacić. No niestety ja nie dostrzegam solidaryzmu, jeśli chodzi o zapewnienie polityki bezpieczeństwa w krajach europejskich. To widać choćby w podejściu do budżetu na bezpieczeństwo. My jesteśmy tym prymusem, który płaci 2% PKB na bezpieczeństwo.
no pieniądze, kraje, które no, kipią bogactwem na zachodzie od naszych granic, po prostu nawet się nie zbliżają do tej liczby 2%. I to jest niezrozumiałe. Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia. Bardzo dziękuję.